Cześć, dzień dobry, witaj na 25 dni przed twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym. Dzisiaj omówimy sobie takie zadanie dowodowe. Wykaż, że podane tutaj wyrażenie jest podzielne przez 10, jeżeli n jest liczbą naturalną i n jest większe równe 1. Ok, przejdźmy do wykazania tej zależności. Dobrze, czyli pamiętamy, że jeżeli chcemy udowodnić, że dane wyrażenie jest podzielne przez jakąś liczbę, to najlepiej je przekształcić do postaci iloczynu, tak, mamy, musi być to wyrażenie podzielne przez 10, czyli 10 razy jakieś x, gdzie x to jest jakaś liczba naturalna, tak, i wtedy udowodnimy, że to wyrażenie jest podzielne przez 10, tak, no i pamiętamy oczywiście tak, że jeżeli mamy tak 3 do potęgi n plus 2, no to to się równa 3 do potęgi n razy 3 do potęgi drugiej, czyli 3n razy 3 do potęgi drugiej to jest 9. Tak, podobnie będziemy tutaj wykorzystywali sytuację z dwójką. Tak? OK. I przejdźmy w takim razie do kalkulacji. Czyli tak. Tutaj tą trójkę przekształcimy. 3 do potęgi n plus 2 przekształcimy w następujący sposób, że to będzie 3 do potęgi n razy 3 do potęgi drugiej. Minus 2 do potęgi n razy 2 do potęgi drugiej. Tak, dodać. 3 do potęgi n, minus 2 do potęgi n. I to się równa, to się równa. I dobrze. I teraz ja bym pogrupował trójki obok trójek, dwójki obok dwójek, tak? Czyli tak. 3 do potęgi n, 3 do potęgi drugiej. No to jest po prostu 9, minus, przepraszam, plus 3 do potęgi n, minus 2 do potęgi n, razy 2 do potęgi drugiej, czyli razy 4. Minus 2 do potęgi N. To się równa, to się równa. I teraz zauważam, że tak, że tu jak mam to wyrażenie, no to mam tutaj 3 do potęgi N, 3 do potęgi N, wyrzucam przed nawias. Tutaj jak mam to wyrażenie, to mam minus 2 do potęgi N, minus 2 do potęgi N, więc to też wyrzucam przed nawias. I mam tak, 3 do potęgi N i w nawiasie 9 plus 3 do potęgi N, jak wyrzucam przed nawiasem, to zostaje nam tutaj jedynka, tak? I dalej mamy tak. Minus 2 do potęgi n wyrzucam przed nawias, czyli minus 2 do potęgi n. I tak, tu zostaje czwórka. A tutaj wyciągam przed nawias 2 do potęgi n. Tak, minus 2 do potęgi n, czyli zostaje nam de facto plus 1. Tak? Dobrze. Czyli tak. Mam następująco. 3 do potęgi n razy 10, tak? 9 plus 1 minus. 2 do potęgi n razy 5, tak? 4 plus 1, 5, czyli mam 2 do potęgi n razy 5, no nie? No i tutaj ciężko będzie na tym etapie przekształcić do takiej formy, żeby tutaj wyciągnąć dziesiątkę, no bo tutaj z tego pierwszego, że tak powiem, tutaj wyrażenia dałoby się dziesiątkę wysunąć, tak? Ale tutaj z tego drugiego się nie da, bo jest tutaj razy 5, tak? Okej, okay. ale spróbujmy zrobić, żeby w tym drugim tutaj wyrażeniu była dziesiątka, łatwa do wyciągnięcia przednawias, tak? I zobacz, tu mam 5, tu mam 2 do jakiejś potęgi, tak? Pamiętam, że 2 razy 5 to jest 10, tak? Więc jakbym wyłuskał z tego 2 do potęgi n dwójkę, tak? To tutaj bym mógł przekształcić to do dziesiątki, tak? I muszę pamiętać też, że jest taka sytuacja, że n jest liczbą naturalną, n jest większe równe 1, tak? Czyli dla jedynki tej najmniejszej liczby musi to być spełnione, jeżeli to będzie spełnione dla Jedynki, tak, że tutaj będzie liczba naturalna, to dla większych liczb też to będzie spełnione, tak? Większych liczb tutaj podstawionych, tak? No to zobacz, to wyrażenie 2 do potęgi n razy 5 mogę przekształcić do 2 do potęgi n minus 1 razy 2 razy 5, tak? To 2 wyrzuciłem z tego 2 do potęgi n, no nie? bo te 2 no to jest 2 do potęgi pierwszej, tak? 2 do potęgi n to się równa 2 do potęgi n minus 1 razy 2 do potęgi pierwszej, tak? Czyli 2 do potęgi n minus 1 dodać 1, tak? Tutaj to się zeruje. Na takiej zasadzie to przekształcam, czyli mam 2 do potęgi n minus 1 razy 10, to no nie? I zobacz, dla najmniejszej liczby n to się równa 1, 2 do potęgi... 1 minus 1 to jest 2 do zerowej, 2 do zerowej to jest 1, 1 razy 10 i 10, czyli dla najmniejszej tutaj liczby jest to liczba naturalna, tak? A dla każdych kolejnych, tak, no to będzie mm, tutaj ta kolejna potęga dwójki, czyli razy 2 razy 2 razy 2, czyli dalej będzie to liczba naturalna, tak? Czyli wszystko, że tak powiem, jest tutaj spełnione, tak? Dobrze, czyli tak. Przekształcam to do takiej postaci. 3 do potęgi n razy 10 minus i tu wstawiam o tą formę, tak? 2 do potęgi n minus 1 razy 10, tak? Czyli to wyrażenie tutaj przekształciłem do tego wyrażenia, tak? Dobrze. I teraz mam tak, wyciągam dziesiątkę przed nawias, czyli mam tak, 10 razy. 3 do potęgi n minus 2 do potęgi n minus 1, tak? I przekształciłem to wyrażenie do takiego wyrażenia, gdzie mamy 10 razy jakieś wyrażenie, tak? I oczywiście, tak, tutaj udowodniłem, że skoro jako n jest liczba naturalna, tak, większa, równa niż 1, tak? No to tak, dla n równego 1, no to będzie tak, 3 do potęgi pierwszej, czyli 3 minus 2 do potęgi 1 minus 1, czyli 2 do potęgi zerowej, czyli ostatecznie 2 do potęgi zerowej to jest 1, czyli 3 minus 1, czyli 2, czyli jest to liczba naturalna, tak? Dla kolejnych, że tak powiem, liczb naturalnych, to to będzie tutaj 3 do drugiej, a tutaj będzie 2 do potęgi pierwszej, no to już tu łatwo, że tak powiem, można wydodkować, że też będą to liczby naturalne, tak, zgodnie z tym tutaj warunkiem, że ten drugi czynnik musi być zawsze liczbą naturalną dla danych warunków, czyli możemy napisać, że co należało dowieść. Tak, udowodniliśmy to, że to wyrażenie jest podzielne przez 10 dla n będącego liczbą naturalną i n większego równego 1. Ok, jeżeli masz jakieś pytanie do tego dowodu, to jeszcze napisz w komentarzu. Dzięki za ten odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku. Powodzenia w nauce. Cześć!